Witaj w klubie! Takim sloganem wita nas EA Sports FC, które zaprezentowało swoją nową grę w Amsterdamie. Czy to wypali? Przejdźmy do rzeczy. Pomijając wstęp prezentacji, która mniej więcej zaczęła się od poznania dzieciństwa prezesów EA Sports, to również zaproszono takie gwiazdy jak Luis Figo, Ronaldinho, Didier Drogba czy sam Erling Haaland. No właśnie, Haaland został gwiazdą okładki. Pytanie, gdzie jest Mbappé, którego nie było widać na żadnych materiałach promocyjnych, usunięto w ogóle chłopa z gry? Co wiemy na temat nowej gry? Na pewno składa się ona z kilku submarek jak FC Online, która obejmie gry wideo jako prawdziwy sport, cokolwiek to znaczy. FC Mobile to nowa część FIFA Mobile, czyli aktualizacja, która ma nadejść. FC Tactical, czyli gra turowa, prawdopodobnie na tej samej zasadzie co Football Manager i nowa platforma FC Pro dla profesjonalnych graczy. Nowym featurem ma być Hypermotion 5, czyli ponownie nowe animacje, lepiej ruszające się ubrania, grafika oraz gameplay w wielkim skrócie. W Ultimate Team będzie nowy tryb ewolucji, czyli wybieramy dowolnego piłkarza, brązowego albo na przykład srebrnego i rozwijamy jego playstyle i jego indywidualne umiejętności, no i overall. Fajna sprawa, biorąc pod uwagę, że nie będziemy aż tak ograniczeni przez stałą ocenę. Chociaż pytanie brzmi, czy będziemy to wykorzystywać przez cały sezon. No i w końcu coś nowego, czyli animowane karty, no i nowy design. O tym, że będą mieszane składy kobiet z mężczyznami, to raczej chyba już wiecie. Na przykład będziemy w paczkach mogli trafić Haalanda, Sam Kerr, albo Kylian Mbappé z Alex Cat. Co do reklamowanego playstyle, to jest coś, co już mieliśmy w grze, czyli atrybuty przypisane do piłkarzy. Choć mówię o tym jako czymś nowym. Chyba, że czegoś nie wiem i będzie można te atrybuty jak finezyjne wykończenie zmienić. Crossplay to jest to, na co wszyscy czekaliśmy i to w pełnym wymiarze. Dla tych, co lubią grać w wirtualne kluby, otwiera się nowa ścieżka, czyli granie multiplatformowe w Pro Clubs. W Wolcie też będzie crossplay i na pewno się ucieszą te trzy osoby, które w to grają. Z mniejszych rzeczy to będzie można w końcu odebrać wszystkie zadania naraz, nie będzie kart zmian pozycji, ikony będą miały lepsze zgranie, choć o tym jeszcze się pewnie dowiemy, no i nowa cieszynka uciszania. Nowe ligi i ścisła współpraca z La Ligą oraz Eredivisie, dostaniemy też masę nowych ligi, to nawet farmerskich, co daje nam więcej kart do SBC. W karierze będzie nowy tryb obserwatora, czyli oglądanie meczu bez brania w nim udziału. Przy okazji pokażę wam nowy design kart, jak właśnie bohaterzy Ligi Mistrzów, nowe promo współpracy z Nike, czy też nowa karta drużyny tygodnia. Mają się pojawić nowe ikony w grze, czyli Zico, Ribery, Charlton, Mieham, a z herosów do Kompany, Rosicki, Berbatov, Alex Scott, no i degradacja Rui Koszty z Litmanenem do wersji Hero. Cenowo dużo się zmieniło, bo teraz za wersję podstawową zapłacimy około 259 zł na PC, 299 zł na konsolę, a za wersję Ultimate około 400 zł albo 360 około złotych z 10% zniżką. No i niestety w tym roku nie będzie zniżki 20% w grze, tak jak to było w poprzednich latach. Jeżeli kupicie wersję Ultimate, to oprócz dodatków jak FC Points lub karty, możecie grać w nią 7 dni wcześniej, przed premierą, a ja na pewno zacznę nieco wcześniej, tak jak to było rok temu. No siema. Dziękuję za...